była, to jest wielka tragedia dla nas wszystkich. To jakby odebrać komuś tożsamość, wymazać pamięć. Pan wie, jak wiele dóbr kultury Polska straciła podczas II wojny? A przecież w nich zakodowana jest nasza historia. Gdyby do nas wróciły same utracone dzieła sztuki, utworzyłyby największe polskie muzeum. Przeszłość wciąż na nas wpływa, bo chyba wszyscy czujemy ten fantomowy ból. Bo to jest coś, czego nie ma, ale trochę jakby jest. Pan wie, w bazie strat wojennych, no i w pamięci Polaków. Pamięć to jest coś, czym możemy w tę naszą okaleczoną kulturę tchnąć nowego ducha. Przywracając pamięć. Jegomość czegoś nie pamięta, a on taki młody. To jak my, aczkolwiek wiekowe. Czy znowu czuje się zagubiony? Odnajdzie się, tak jak my złociutka. Psst. Thank you.
pamięć o utraconych dziełach, przywracamy część naszej kultury. Szukamy ich, a gdy znajdziemy, Wydział Restytucji Dóbr Kultury w Resorcie Kultury stara się je odzyskać. Jednak musimy mieć świadomość, że większość z nich na zawsze pozostanie zaginiona, ale nie stracona. Dopóki będziemy przywracać je kulturze, tworzyć dzięki nim inne dzieła sztuki, tak długo będziemy o nich pamiętać. W filmie wystąpiły dzieła. Portret młodego mężczyzny, Krzysztofa Lubienieckiego, został wywieziony przez okupantów z Muzeum Narodowego w Warszawie w 1944 roku i trafił na zamek Fischhorn w Austrii, skąd tuż po wojnie jeden z amerykańskich żołnierzy wywiózł go do USA. Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pomocy FBI w 2015 roku obraz wrócił do Polski. Trofea myśliwskie. Martwa natura z ptakami. Obraz od 1872 roku znajdował się w kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku, skąd podczas II wojny został wywieziony, najprawdopodobniej w głąb Niemiec. W 2008 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku otrzymało informację, że dzieło znajduje się na terenie Francji. Dalsze, zakończone sukcesem negocjacje w sprawie jego zwrotu, prowadziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 roku obraz powrócił do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Żydówka z pomarańczami. Obraz Aleksandra Gierymskiego przed II wojną światową znajdował się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, skąd został zrabowany najprawdopodobniej w 1944 roku. Odnalazł się po 66 latach pod Hamburgiem, gdzie jesienią 2010 roku został wystawiony na sprzedaż w jednym z domów aukcyjnych. Po trwających kilka miesięcy negocjacjach wrócił do kraju. Schody pałacowe. Obraz Francesco Guardiego został zakupiony do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w 1925 roku. W 1939 roku płótno zostało wywiezione do składnicy w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, a w 1943 trafiło do siedziby Hansa Franka na Wawelu. Obraz odnalazł się w 2010 roku w Galerii Państwowej w Stuttgarcie i powrócił do Polski w 2014 roku. Popiersie Diany, Jeana Antoine'a i Dona należało do kolekcji króla Stanisława Augusta. Rzeźba została wywieziona w czasie wojny do Austrii przez Kraków i Dolny Śląsk. W 2015 roku odnalazła się w wiedeńskim domu aukcyjnym, gdzie została wystawiona na licytację przez prywatnego kolekcjonera. Dzieło udało się odzyskać dzięki współpracy Resortu Kultury i Ambasady RP w Wiedniu. Eksponowane jest na swoim historycznym miejscu, w sali jadalnej w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach. Zima w małym miasteczku, dzieło Maksymiliana Gierymskiego, przed wojną stanowiło ozdobę krakowskich sukiennic. W grudniu 1939 roku zostało skonfiskowane i użyte do dekoracji gabinetu wysokiego urzędnika niemieckiego. Obraz zawisł wówczas w gmachu Akademii Górniczej. Kiedy w lutym 1945 roku do budynku weszli pracownicy muzeum, pokój był spalony. Uznano, że dzieło Gierymskiego strawił pożar. Jednak w 2017 roku małopolska policja odnalazła je w Krakowie. Znajdowało się w prywatnych rękach. Obraz był zwinięty w rulon. Najprawdopodobniej przez ponad 70 lat był przechowywany właśnie w ten sposób. Dziewczynka z kanarkiem, zaginione w czasie II wojny światowej dzieło Leopolda Loefflera, zostało zakupione do kolekcji Muzeum Śląskiego w 1928 roku, w jednym z najbardziej znanych wówczas antykwariatów krakowskich. W sierpniu 2015 roku obraz odnalazł się w zbiorach prywatnych w Polsce. Miniatura Aimé Zoé Lizinki de Mirbel do 1942 roku znajdowała się w zbiorach Muzeum Zamkowego we Wrocławiu, skąd została przeniesiona do jednej ze składnic na terenie Dolnego Śląska. Po wojnie, w sierpniu 1945 roku, gdy na tereny te wkroczyła polska administracja, stwierdzono, że składnica wraz z zawartością spłonęła. Jednak miniaturowy portret damy ocalał. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnalazło go na stronie internetowej poświęconej miniaturom. Ustalono, że dzieło znajduje się w rękach prywatnych na terenie USA. Odzyskano je z pomocą FBI. W 2016 roku miniatura powróciła do Polski.
Portret damy Melchiora Geldorpa znajdował się w warszawskich zbiorach publicznych od 1935 roku. Najprawdopodobniej po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony na teren Rzeszy. W 2011 roku amerykańskie służby śledcze ustaliły, że obraz Geldorpa został sprzedany 5 lat wcześniej na aukcji w Nowym Jorku. Ostatecznie dzieło odnaleziono w prywatnej kolekcji w Los Angeles w 2016 roku. Kolekcja etnograficzna z Muzeum Etnograficznego w Łodzi stanowiła przed wojną trzon jego zbiorów. W jej skład wchodziło 1300 zabytków przybliżających życie i kulturę ludów zamieszkujących tereny Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Południowej. We wrześniu 1940 roku została wywieziona do Lipska i rozdzielona między kilka niemieckich instytucji muzealnych. Część kolekcji, dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2016 roku powróciła z Getyngi do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a kolejna w 2018 roku z Grassi Muzeum Etnograficznego w Lipsku. Łącznie odzyskano ponad 450 obiektów. Obraz Murzynka Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie podzielił losy wielu innych dzieł sztuki i zaginął w czasie II wojny światowej. Dzieło pojawiło się na aukcji w Berlinie w 2011 roku. Po negocjacjach powróciło do Polski rok później. Na muralu prezentowane są dzieła utracone. Pierrot, obraz Witolda Wojtkiewicza, został zrabowany z Muzeum Narodowego w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy w muzeum stacjonowały oddziały niemieckie. Obraz Małpa wśród owoców Jana van Kessela Młodszego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie zaginął w czasie Powstania Warszawskiego. Jego dalsze losy nie są znane. Rysunek Leżąca lwica Albrechta Dürera, który pierwotnie należał do zbiorów królewskich Stanisława Augusta, zrabowano z gabinetu rycin Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1939 roku. Józef Mühlmann, brat doktora Kajetana Mühlmanna, specjalnego pełnomocnika do spraw spisu i zabezpieczania dzieł sztuki w Generalnym Gubernatorstwie, zabrał rysunek do swojego pokoju w Hotelu Europejskim, skąd miał go osobiście zawieźć do Krakowa. Dalsze losy rysunku pozostają nieznane. Portret młodzieńca Rafaela Santiego trafił do polskich zbiorów sztuki za sprawą Adama Jerzego Czartoryskiego, który kupił go z myślą o organizowanym przez swoją matkę, Izabelę Czartoryską, muzeum w Puławach. W chwili wybuchu II wojny światowej dzieło zostało przejęte przez Niemców i stało się ozdobą rezydencji Hansa Franka na Wawelu. Obraz zaginął na Dolnym Śląsku. Rysunek Głowa Apostoła, pochodzący z kręgu artystów związanych z Leonardem da Vinci, został zrabowany najprawdopodobniej pod koniec II wojny światowej z pałacu w Wilanowie. Jego losy nie są znane. Akt kobiecy François Boucher był częścią kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku, która w czasie II wojny światowej została przejęta przez Armię Czerwoną. Jej elementy wywieziono w głąb Rosji. Słuch o rysunku zaginął. Portret żony Olgi, obraz Leona Chwistka, był częścią awangardowej kolekcji Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki imienia Bartoszewiczów w Łodzi, której spora część została rozkradziona bądź zniszczona po przyłączeniu miasta do Rzeszy. Losy obrazu nie są znane. Autoportret jednego z najsłynniejszych artystów włoskiego baroku, Annibale Carracciego, został zakupiony w 1806 roku do zbiorów ordynacji zamojskiej w Warszawie przez Stanisława Kostkę-Zamojskiego. W 1939 roku wszystkie zbiory zgromadzone w Pałacu Błękitnym w Warszawie uległy niemal całkowitemu zniszczeniu. Losy obrazu pozostają nieznane. Przed wojną autoportret Jana Piotra de la Gourdin-Norblina znajdował się w kolekcji Muzeum Wielkopolskiego. Po przejęciu muzeum przez okupantów obiekty zinwentaryzowano, zaś w 1943 roku w znacznej części wywieziono je z Poznania, a stamtąd w głąb Niemiec. Madonna z Dzieciątkiem, tak zwana Piękna Madonna Toruńska, to jedno z najwybitniejszych i przed wojną najlepiej zachowanych dzieł stylu miękkiego w sztuce gotyku. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku rzeźba została wywieziona do Niemiec, skąd w 1946 roku zabrali ją żołnierze radzieccy. Losy rzeźby są nieznane. Thank you.